serdecznie przywitać przede wszystkim tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, którzy walczyli na różnych polach bitew, w różnych sytuacjach z nieprzyjacielem znajdowali się. Chciałbym w imieniu tych ludzi przywitać gości, których zaprosiliśmy na dzisiejszą uroczystość. Chciałbym Państwu bardzo serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Dziękując za współpracę, za to, że jesteście. Dziękuję za to również, że przyjęliście zaproszenie na to spotkanie. To jest dla nas bardzo ważne, że z tych zaproszeń możecie i chcecie korzystać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych najbliższych. Otwórzcie na imię Boga. Tu nie zajazd, nie gospoda. I idźcie stąd, bo czasu szkoda. Ja gdziekolwiek, ale ona, Bóg mi oddał ją w opiekę. Jest ziemnięta i strudzona. Idziemy z drogi dalekiej. Nie pomoże święty Boże, drzwi włóczęgą nie otworzy. To pomyłka! Ja do piekła! A kto wydał dekret, że się będzie twarzył w piekle? Ja przyniosę ci kadzidło, wonne i pachnące, by cię uczcić Boże dziecię na sianku leżące. A ode mnie wonna mirra dla ciebie zebrana, bo i z wielkiego nieba zstąpiła, by cierpieć za nas. Teraz już wiemy, Panie Jezu drogi, na co Ty czekasz, stający ubogi. Bo nad świat, niebo, tęczę, słońce, droższe są Ci nasze serca kochające. Bo oto Jezu na świat przychodzisz, by w każdym ludzkim sercu się narodzić. A choć to serce tak nędzną stajenką, Ty je przemieniasz Twą najświętszą ręką. Weź nasze serca, o najświętsze dziecię, błogosław nam i wszystkim ludziom w świecie. Rodzinom naszym i ojczyźnie całej, niech biją serca w rytm na porządku.